Przed kilkunastoma laty ówczesna opozycja zapowiadała powyborcze rozliczenia Ziobry i PiS. Tak samo jak teraz. Liczę na was! Ja zobaczyłam pana ministra Ziobrę, takiego mającego poczucie, że coś się kończy i że to, co przyjdzie nowe, może go rozliczyć za to, co działo się uprzednio. Ma pan 10 sekund, panie ministrze. Krajowa, a jak się boją konstytucji! Dziękuję bardzo. Może być nawet numerem jeden, jeżeli chodzi o rozliczenia tej nowej władzy. On się na pewno boi. On się na pewno boi, bo on wie, w jaki sposób kierował prokuraturą, w jaki sposób działał wobec sędziów. To wszystko dzisiaj wróci. To wszystko w niego uderzy. W 2016 roku PiS na nowo połączył stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. I w tym momencie Ziobro stawał się najpotężniejszym człowiekiem w wymiarze sprawiedliwości. W prokuraturze zaczęło się od kadr. Zmian personalnych w prokuraturze. Kadry w myśl idei Lenina. Kadry są najważniejsze. Będziemy starali się to zrobić szybko. Nie wiem, czy pan Ziobro jest świadom, że realizował w prokuraturze doktrynę Lenina, czyli wymiana kadry. Krzysztof Parchimowicz i Anna Adamiak przez lata pracowali na najwyższych szczeblach prokuratury. Do czasu. Zbigniew Ziobro podejmował wiele decyzji kadrowych, które nawet miały charakter szykan wobec prokuratorów. W 2016 roku, niemal od razu, gdy Ziobro objął władzę nad prokuraturą, zdegradował Adamiak i Parchimowicza razem z ponad setką innych doświadczonych śledczych. I wszystkich. Bez uzasadnienia. Czyli pozbycie się ludzi, którzy nie wykonają poleceń, którzy będą mieli własne zdanie. W tej chwili dokonujemy wielkich zmian organizacyjnych w prokuraturze. Każdego dnia dziesiątki prokuratorów jest przenoszonych z różnych miejsc i zmienia swoje stanowisko pracy. Ja muszę panu powiedzieć, że pamiętam do tej pory sytuację, kiedy prokuratorzy prokuratury generalnej, doświadczeni, wspaniali prawnicy, stali w kolejce do takiego pokoiku, gdzie rozparty siedział pan prokurator Leszek Drwęski, dyrektor kadr, i się wchodziło, a on mówił: rejon, okręg, dzielił i rządził, wręczał degradujące akty nominacyjne prokuratorów. Akty podpisane osobiście przez Zbigniewa Ziobrę. Takich decyzji podpisuje każdego dnia bardzo, bardzo dużo. Czyli kadry są najważniejsze. Powyrzucał tych, którzy nie byli jego, pościągał ze stanu spoczynku swoich zaufanych prokuratorów, ludzi, którzy byli z nim związani przez lata. A następnie wymienił szefów niemal wszystkich, nawet tych najmniejszych prokuratur w Polsce. Zaczął także awansować i premiować młodych śledczych. I co to Ziobrze dawało, że tych młodych windował? Sterowalność ludźmi. Prokuratura została zawłaszczona przez jednego człowieka, który był politykiem, reprezentował partię polityczną i żądał, by prokuratorzy byli zbrojnym ramieniem partii. I kolejny element, zmienił przepisy, żeby umocnić swoją pozycję. Ziobro mógł od teraz bezpośrednio wpływać na prowadzone śledztwa, wydawać polecenia prokuratorom je prowadzącym, a nawet zmieniać ich decyzje. Mógł także ujawniać materiały ze śledztw komukolwiek. I wszystko to według własnego uznania. Uważam, że jego celem, może i marzeniem, było właśnie zbudowanie takiej pozycji w prokuraturze, żeby był swoistym Bogiem, czyli żeby wszystko od niego zależało.